Muszę przyznać, że dawno już nie czekałem tak bardzo na rozpoczęcie sezonu Ekstraklasy jak tym razem. Niezależnie od występu czy też tradycyjnej kompromitacji polskich zespołów w europejskich pucharach, akurat uważam, że liga może być bardzo ciekawa, będzie najciekawsza od wielu lat. Po pierwsze dlatego, że poziom się wyrównał, co nie znaczy, że zwiększył znacząco jakoś bardziej, raczej zmniejszył, skoro odchodzą takie gwiazdy z ligi jak Robert Lewandowski, ale poziom się wyrównał, będzie więcej ciekawych drużyn, więcej ciekawych pojedynków, więcej dużych drużyn liczących się w walce o Mistrzostwo Polski, takich jak Polonia, Warszawa po tych transferach, niesamowitych oczywiście Wisła, Lech Poznań, Legia Warszawa, ale też cieszy mnie bardzo powrót takich drużyn jak Widzew, Łódź czy Górnik Zabrze. No wielkie firmy i taki mecz, nawet jeżeli to nie jest Widzew, oczywiście Smudy sprzed lat, to i tak takie pojedynki jak Widzew Lech, Widzew Legia Warszawa już wzbudzają moje emocje. No i oczywiście sezon bardzo ciekawy z powodu tego powrotu wielkich gwiazd. No trochę powrotu takiego na emeryturę, ale to nie będzie emerytura. Tak naprawdę odcinanie tylko kuponów od dawnej sławy w przypadku Żurawskiego czy Wichniarka czy Żewłakowa, a zwłaszcza Ebiego Smolarka, bo to są zawodnicy, co nie najlepiej świadczy o naszej lidze, że nawet w tym wieku i w takiej formie oni i tak wszyscy są głównymi faworytami do zdobycia tytułu króla strzelców Ekstraklasy. Każdy z nich nie będzie zdziwieniem, jeśli zdobędzie po 12-15, może więcej goli, bo po prostu taki jest, a nie inny poziom naszej ligi. Ale uważam, że największy sukces z nich wszystkich ma szansę odnieść po pierwsze Polonia Warszawa, po drugie Ebi Smolarek. Po pierwsze dlatego, że on nie wraca tutaj na emeryturę, on wraca, nie wraca w ogóle, tylko po raz pierwszy zdecydował się na grę w naszej Ekstraklasie po to, żeby wrócić do mainstreamu, do wielkiego futbolu, do reprezentacji, żeby przekonać do siebie trenera Franciszka Smudę i znowu może wrócić do jakiegoś solidnego klubu europejskiego. To jest zawodnik, który ma 29 lat, jeszcze cała kariera przed nim na dobrą sprawę. Wciąż jeszcze marzenia o powrocie na właściwe tory, o czym nie może już raczej mówić Żurawski czy Wichniarek. Oni chcą jeszcze pograć na przyzwoitym poziomie, może jeszcze w europejskich pucharach, ale nie zawołują raczej Europy. I po pierwsze jest ten zdeterminowany Smolarek, a po drugie uważam, że nie wymieniłem wcześniej tego zawodnika, ale Artur Sobiech, właśnie dlatego uważam, że Smolarek może odnieść największy sukces, że Polonia, że prezesowi Wojciechowskiemu nie żal było mi tego miliona euro na Sobiecha. To może być najbardziej gorąca para napastników w Ekstraklasie. To może być powtórka z duetu Niedzielan-Sobiech, która tak zachwycała w poprzednim sezonie. A Smolarek, zawodnik, który tak bardzo jest zależny od podań, wreszcie będzie miał obok siebie kogoś, kto mu te podania może rzeczywiście dostarczyć. Na co nie może liczyć na przykład Artur Wichniarek za bardzo w Lechu. Albo Maciej Żurawski, który będzie miał obok siebie sfrustrowanego tym, że ciągle tkwi w Ekstraklasie bez szansy na sukces, bez szansy na zmianę na naprawdę dobry klub Pawła Broszka. Dlatego gdyby ktoś już dzisiaj chciał wytypować króla strzelców Ekstraklasy, to ja bym szukał kogoś właśnie z Polonii, z tego duetu Sobiech-Smolarek, a jeszcze Sobiech, mając obok siebie takiego znakomitego łowcę goli, ma spore szanse na tytuł najlepszego asystenta w Ekstraklasie. Naprawdę nie mogę się już doczekać, kiedy to wszystko się zacznie.